Wolania Wola Rzędzińska mierzy się z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska. Natomiast zachęcę do zostawienia łapek w górę, chociażby dla naszego operatora, który pracuje dzisiaj na zwyżce. Tutaj jest strzał, piłka wypada z rąk bramkarza i gospodarze obejmują prowadzenie. Zaczęło się od przerzutu na lewą stronę, ależ oberwanie chmury. Oglądamy jeszcze raz powtórkę całej tej akcji. Kluczowe było to minięcie bramkarza, minięcie defensora i gdzieś tam mokra piłka wypadła z rąk Jacka Smyraka. Korzysta z tego zespół Wolani. Goście przy piłce, teraz sytuacja będzie 1-1. Odpowiedź zespołu gości. Kryjak pakuje piłkę do siatki. Błyskawiczna odpowiedź po błędzie bramkarza. No tak trzeba tą sytuację określić. Nieporozumienie w defensywie. Był tam kołodziej, podprowadził piłkę kilka metrów. Jeszcze tutaj przepuszczenie i przytomne zachowanie we własnym polu karnym Kryjaka. 1-1. Kalwarianka będzie wykonywać rzut rożny. Już piłka dośrodkowana i jest gol. Bramkę zdobywa kapitan Frączek. Goście prowadzą w 38 minucie. Świetne dośrodkowanie z narożnika boiska. Odbiera gratulacje kapitan Kalwarianki, a my jeszcze raz popatrzmy. Wyszedł w górę mimo asysty przeciwników i po chwili taką oto cieszynką świętował zdobycz bramkową. Mateusz Michoń, zawodnik z numerem 9, to ten gracz, który został wprowadzony na plac gry i właśnie ten piłkarz wywalczył w tym momencie rzut karny dla swojej drużyny. Nie miał wątpliwości arbiter. My za moment sobie to jeszcze raz zobaczymy, kto tam faulował. Damiana Lubere, to on czeka tylko na sygnał od arbitra. No i kto wie, może za moment będziemy mieć 2-2 na tablicy wyników. Wyczuł intencję Smyrak, ale ten strzał był na tyle precyzyjny, że nie był w stanie obronić tej jedenastki. Golkiper Kalwarianki błyskawicznie udaje się odrobić te straty z pierwszej części. No i można powiedzieć, że miał nosa szkoleniowiec gospodarzy wpuszczający. Lubera. Michoń, ponownie Lubera, pole karne, lewa noga, piłkę wybija przed siebie. Golkiper Kalwarianki, 3-2 dla gospodarzy na 2 minuty przed końcem tej rywalizacji. Szalona radość, no ale znów trzeba tutaj zganić bramkarza, bo Jacek Smyrak no ma udział przy tym golu, nie zdołał piłki odbić w lepszy sposób, czy też jej po prostu wyłapać. I znów uśmiecha się szczęście do graczy Wolani, ale oni na to szczęście zapracowali. No tutaj ewidentny błąd, nie zdążył tam jeszcze Frączek. I piłkę do bramki kieruje zawodnik z numerem 7, to Bartosz Rębacz. Bo Wolania Wola Rzędzińska dzisiaj tak czy inaczej sięga po komplet punktów rzutem na taśmę, zdobywając zwycięskiego gola. Wolania 3, Kalwarianka 2. Na punkty Beniaminek będzie musiał czekać co najmniej do następnego tygodnia.